Państwa wszystkich razem bardzo serdecznie witam i cieszę się, że frekwencja dopisała, że zgromadziło się sporo osób na naszej kawiarence. To nie tylko nauczycieli, ale również przedstawicieli rodziców, babci, dziadków, pewnie również oczywiście władze gminy, więc myślę, że będzie to miejsce, gdzie będzie można porozmawiać, dokąd ta oświata zmierza. I to w różnych aspektach możemy to nasze hasło rozumieć, bo ogólnie dokąd zmierza oświata, jaka ma być szkoła, jaka ma być edukacja przyszłych pokoleń, jaką rolę ma pełnić szkoła, jakiej szkoły rodzice oczekują, na jaką szkołę stać samorządy, ale również z drugiej strony dokąd zmierza tu nasza miejscowa oświata i w mieście, i na wioskach, bo wiemy, że właściwie rozpoczęła się już kolejna reforma w oświacie. Tym razem bardzo duża reforma, ale głównie skupiona na sprawach organizacyjnych. Po niespełna 20 latach istnienia przestaną istnieć gimnazje. Ten rok był ostatnim rokiem naboru do gimnazjów. Ja nie będę tutaj w szczegółach tego mówił, bo grono, które się zgromadziło, na pewno wie, miarę możliwości tego, co jest publikowane, jak to ma wyglądać od strony teoretycznej. Natomiast na pewno wszystkich interesuje ta strona bardziej praktyczna, bo gimnazjum ma zostać wygaszone, czyli nie zlikwidowane. Podano tam kilka w tych projektach aktów prawnych, które ogłoszono, podano kilka ścieżek. Ta pierwsza ścieżka to przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową. Ta następna to połączenie gimnazjum i szkoły podstawowej. Ewentualnie jeszcze połączenie czy przekształcenie gimnazjum w szkołę średnią, w szkołę branżową, bo pojawi się szkoła branżowa zamiast dotychczasowej szkoły zawodowej. A więc jak będzie to dalej wyglądało i kiedy to nastąpi? To są pytania, z którymi koleżanki i koledzy się do mnie wracają, więc może również tutaj na tej sali one padną. Jak będzie wyglądał po prostu scenariusz wdrożenia tej reformy na naszym terenie? Bo jak wiemy, czasu pozostało niewiele. Okazały się już projekty tych najważniejszych aktów prawnych, czyli przepisów prawa oświatowego, przepisów wprowadzających prawo oświatowe. Nie wiem, czy Państwo czytaliście je. Jest to prawie 500 stron nowych przepisów. Nie 500 paragramów, 500 stron przepisów, więc trudno je przeczytać, nie mówiąc o zrozumieniu, a jeszcze znalezieniu wszystkich tutaj zależności. A więc co będzie dalej, dokąd ta oświata będzie zmierzała, jak przekształcą się szkoły na wioskach, w których zostaną dwa kolejne roczniki, czy tam jest miejsce dla tych roczników, dla tych dzieci, bo przecież w tych szkołach są również dzieci przedszkolne. Kto będzie w tych szkołach uczył, bo tam etatu dla nauczyciela nie będzie. Będzie ewentualnie nauczyciel objazdowy, który będzie uczył w szkole przez jeden dzień. Jak będzie wyglądała tutaj struktura oświaty w mieście? Czy budynek nasz na Sienkiewicza wystarczy na całą szkołę? Czy będą nadal wykorzystywane również inne budynki? To pytanie, czy będzie jedna, czy dwie szkoły, bo one też się pojawiają. A więc tych pytań jest wiele. No i oczywiście my jesteśmy związkiem zawodowym, więc musi paść pytanie, co z nauczycielami. Bo zapewni pani minister strony rządowej, słyszymy, nie będzie zwolnień. To skoro nie będzie zwolnień, to wobec tego pytanie do gminy, był również zaproszony pan starosta, bo myślałem, że to pytanie również będzie do powiatu. Jak te instytucje samorządowe, które prowadzą szkoły, jak zrealizują ten postulat, że nie będzie zwolnień nauczycieli? Taka obawa w środowisku przecież jest. Więc mamy szereg wątpliwości, mamy troszeczkę tematów do dyskusji i być może to dzisiejsze spotkanie przybliży nas do poznania, dokąd ta oświata zmierza. Dziękuję bardzo. Ja poproszę panią. Pana Michała Syska.
bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. To nie jest moja pierwsza wizyta w Szczygrodzie, gdzie mam okazję spotykać się z mieszkańcami tej gminy, także bardzo się cieszę, że jestem tutaj znowu. A po drugie, bardzo się cieszę, że to spotkanie odbywamy w gronie członki i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, ponieważ Ośrodek Myśli Społecznej imienia Fernanda Lassala, którego pracami kieruję, blisko współpracuje z zarządem głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego, czego efektem jest publikacja, którą wydaliśmy w 2008 roku pod tytułem Komercjalizacja edukacji, konsekwencje urynkowienia polskiej oświaty. To jest publikacja wydana we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Jest to efekt wspólnej konferencji poświęconej problemowi wprowadzania mechanizmów rynkowych do polskiej oświaty, od szczebla przedszkoli do szkolnictwa wyższego. Ja oczywiście nie będę szczegółowo odpowiadał na te pytania, które postawił mi przedmówca dotyczące tutaj lokalnych uwarunkowań, także nie będę mu odpowiadał na to pytanie kowalizm oświatu, ponieważ na to pytanie najbardziej kompetentną odpowiedź czy wstęp do dyskusji da Agnieszka Ziemianowicz-Bąk, która jest ekspertką od spraw edukacji, współpracowniczką Ośrodka Myśli Społecznej Fernanda Lassala, a także przez wiele lat była związana z Instytutem Badań Edukacyjnych, a obecnie jest także członkinią Zarządu Krajowego Parki Razem. Być może, zwłaszcza w ostatnich dniach, mieliście Państwo możliwość zobaczenia Agnieszkę w różnych środkach masowego przekazu, gdzie komentuje bieżące wydarzenia polityczne, w których sama jest uczestniczką. Natomiast kilka słów dotyczących właśnie naszej działalności w sferze oświaty. My głównie zajmujemy się tematyką polityki społecznej oraz przemianą, jakim poddawany jest sektor publiczny w Polsce. Także oświata, ale nie tylko oświata, a także służba zdrowia, ponieważ prowadziliśmy razem z byłym ministrem zdrowia Markiem Balskim także kampanię społeczną dotyczącą negatywnych konsekwencji komercjalizacji polskiej służby zdrowia pod hasłem szpitale dla ludzi, nie dla zysku, a także w tym roku wydaliśmy raport, który także wiąże się z sektorem edukacji, raport dotyczący outsourcingu usług ochrony oraz utrzymywania czystości w instytucjach publicznych. To jest największe tego typu badanie w Polsce. Przebadaliśmy kilkadziesiąt instytucji publicznych w całym kraju z sektora edukacyjnego. Są to uczelnie wyższe, aby sprawdzić, jak w tych instytucjach kontraktowane są usługi sprzątania i ochrony. I no, ten obraz jawi się bardzo czarno. I generalnie w tych naszych badaniach, działaniach obserwujemy, że sektor publiczny jest coraz bardziej poddawany takiej presji myślenia rynkowego, to znaczy o szpitalu, o szkole, o uczelni wyższej, o urzędzie coraz częściej się mówi jak o firmie, że ona ma działać właśnie jak firma, że ma przede wszystkim jej pracownicy mają dbać o racjonalizowanie kosztów ekonomicznych jej funkcjonowania, natomiast gdzieś ginie ten główny cel, do którego te instytucje zostały powołane, czyli w przypadku sektora edukacji to właśnie wychowanie i oświata, a w przypadku instytucji służby zdrowia niesienie pomocy czy zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego. I są to procesy bardzo, bardzo naszym zdaniem niepokojące, ponieważ one powodują po pierwsze ograniczenie dostępu do wielu usług publicznych, które powinny być dostępne dla wszystkich członków społeczeństwa, niezależnie od statusu majątkowego, ale także, że te przemiany negatywnie wpływają na jakość czy na bezpieczeństwo samych pracowników zatrudnionych w tych instytucjach, które poddane są takiej presji rynkowej, ponieważ w przypadku ochrony zdrowia pierwszymi ofiarami komercjalizacji czy przekształcania instytucji właśnie zdrowotnych w spółki prawa handlowego stają się pielęgniarki, techniczny personel medyczny. Opisywane w naszej publikacji także przez prezesa Broniarza przypadki przekształcania szkół publicznych, oddawania ich w ręce stowarzyszeń czy fundacji, one także negatywnie odbijają się na warunkach zatrudnienia nauczycielek i nauczycieli. I to także dotyczy tego personelu technicznego na wyższych uczelniach, ale także w szpitalach, nawet w jednostkach wojskowych, gdzie etatowi pracownicy ochrony czy sprzątania
są zwalniane, na ich miejsce są zatrudniane firmy, gdzie pracownicy pracują na umowach śmieciowych, a często z takimi przypadkami się stykaliśmy, bez jakichkolwiek umów, za bardzo głodowe stawki. Więc chciałem po prostu tytułem wstępu usprawiedliwić nieco moją i naszą tutaj obecność, aby wskazać, że kwestie właśnie polskiej oświaty i szerzej działalności sektora publicznego to jest to, na co my w swoich analizach, w swoich raportach staramy się zwracać uwagę. Wszystkie nasze publikacje są dostępne także w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej, więc zachęcam do zapoznania się z nimi, ale właśnie ten aspekt pracowniczy jest tutaj o tyle ważny i on powoduje, że między innymi ściśle współpracujemy ze związkami zawodowymi, które są aktywne w sektorze publicznym, w ochronie zdrowia, ale także, jak już wspomniałem, w oświacie, stąd nasza ścisła współpraca ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Naszym celem jest wprowadzanie tych tematów do debaty publicznej, wpływanie na decyzje polityków, na doradzanie im, podpowiadanie, ale tak jak wspomniałem, Agnieszka od kilku miesięcy przeszła na tą, już można powiedzieć, przeszła tą granicę, jest aktywną polityczką i mam nadzieję, że wiele tych naszych rekomendacji będzie miała okazję realizować już właśnie jako polityczka, ale tak jak wspomniałem, jest to osoba, która bada polską edukację, jest nam zainteresowana, więc myślę, że będzie bardziej kompetentna w odpowiedzi na to pytanie, które zostało wystawione przez organizatorów naszego dzisiejszego spotkania, a które niewątpliwie wiąże się także z aktualnymi planami rządu Beaty Szydło, także jak naszego chciałem oddać głos. Pani Agnieszka, chciałem powiedzieć o obecnych doktorach, a poza tym odnośnie tutaj nagrywania, patronat medialny objęła tutaj radio internetowe Żmigród, z tego powstanie nagranie, będzie to w sieci internetowej umieszczone, jak i również umówiliśmy się, że dostarczymy płytę z nagraniem z dzisiejszej debaty pani minister oświaty, która będzie we Wrocławiu na drugim kongresie samorządowym, gdzie będzie ten panel dotyczący oświaty. Zachęcił mnie dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Marszałkowskiego, który no nie mógł być, bo wyjechał z delegacją na Białoruś. Stąd prosił o usprawiedliwienie, bo był zainteresowany żywotnią, żeby przyjechać tutaj na dzisiejszą debatę. Ponieważ dzień dobry Państwu, bardzo miło, że mogę tutaj Państwa gościć. Ponieważ i Pani Michał już mnie w zasadzie przedstawili, ale może ja się wytłumaczę, jeżeli ja mam takie poczucie, że tutaj w którejś z tych ról, które zostały wymienione, najbardziej jestem obecna. Myślę, że rzeczywiście w tej związanej ze środkiem społecznej Ferdynanda Lasala, ponieważ w której występuję, czy występowałam przez lata jako ekspertka od polityki edukacyjnej. I oczywiście nie jestem w stanie odpowiedzieć krótko, dokąd zmierza polska oświata, bo to jest takie pytanie, na które no niestety nie poznamy zbyt szybko odpowiedzi, bo obszar edukacji jest tego rodzaju dziedziną, w których efekty wprowadzanych zmian widać po bardzo, bardzo wielu latach. I tak naprawdę, jeżeli pomyślimy sobie o tej poprzedniej reformie strukturalnej, która była wprowadzana, która wprowadzała gimnazja w tej chwili likwidowane czy wygaszane, to dopiero domknął się cykl programowy, który pozwoliłby w pełni rozpocząć taką ocenę efektów nie w trakcie trwania reformy, tylko już po jej dokonaniu. No niestety ta rewolucja, którą zapowiedziała minister Zalewska, uniemożliwi porządną, rzetelną ewaluację tamtej reformy. Bardzo niepokojące jest też to, że rząd rezygnuje, na przykład rezygnując z szeregu egzaminów zewnętrznych, a nie zmieniając ich funkcji na diagnostyczną, trochę, mam takie wrażenie, rezygnuje z narzędzi do monitorowania wprowadzanych przez siebie zmian. To znaczy jest bardzo prawdopodobne, że za tych kilka lat, kiedy będziemy chcieli zobaczyć, spojrzeć wstecz na to, jakie efekty przyniosły zmiany, które w tej chwili są zapowiadane i teraz będą wprowadzane, nie będziemy posiadali takich danych, nie będziemy posiadali takich narzędzi, żeby uczciwie i rzetelnie, a nie na poziomie debaty politycznej i sporu politycznego,
ocenić efekty tych zmian. I myślę sobie, że to jest takiego innego porządku, ale jednak bardzo poważne zagrożenie. I coś, o co powinniśmy jako środowiska polityczne, i środowiska eksperckie, i środowiska nauczycielskie być może się dopominać, dlatego że to też dostarczy pewnych argumentów do tego, żeby w przyszłości, kiedy jeśli jeszcze ktokolwiek się po tej rewolucji odważy wprowadzać jakieś zmiany w systemie oświaty, żeby po prostu wiedzieć, w którym kierunku zmierzać, co się sprawdziło, a co nie. Bo ja mam takie poczucie, że najgorszą możliwą sytuacją jest zmienianie wszystkiego, co było wcześniej, tylko dlatego, że to wcześniej wprowadzili nasi przeciwnicy polityczni. To jest po prostu rozgrywanie uczniami, rozgrywanie nauczycielami, rozgrywanie szkołami gry politycznej i to nikomu nie służy, z całą pewnością nie służy stabilności i ciągłości systemu oświaty. Jeżeli chodzi o tą samą tą reformę, która zaraz zostanie wprowadzona, to gdybym miała wskazać takie największe zagrożenia, czy to, co najbardziej mnie niepokoi, no to z pewnością jest to związane ze zmianą struktury szkolnictwa, mianowicie ze skróceniem okresu kształcenia ogólnego. Można mieć bardzo wiele zastrzeżeń do gimnazjów, można było krytykować wprowadzanie ich i tamtą reformę strukturalną, ale jeżeli kiedy nie można zaprzeczyć po prostu obiektywnym danym, znaczy kiedy gimnazje zostały wprowadzone, został wydłużony o jeden rok okres kształcenia ogólnego, poprawiły się wyniki polskich uczniów, one są odzwierciedlane te wyniki w międzynarodowych badaniach, a także zmniejszył się poziom, to był taki bezpośredni efekt wprowadzenia gimnazjów, zmniejszył się poziom nierówności społecznych między szkołami, w szczególności w mniejszych miejscowościach, w szczególności na wsiach i na terenach miejskich. Czym to było spowodowane? Ano tym, że uczniowie, którzy pochodzili z określonych grup społecznych, środowisk, z danych terenów, mieli po kilku latach nauki taką pierwszą możliwość do tego, żeby zmienić to środowisko. Edukacja, jak z pewnością Państwo wiecie, jeżeli tutaj na sali ja Państwa nie znam, ale jak rozumiem, jest tutaj są tu przede wszystkim nauczycielki i nauczyciele, to z pewnością nie jest żadna tajemnica, że kiedy uczniowie uczą się w zróżnicowanym środowisku, kiedy są ci, którzy uczą się troszeczkę słabiej na starcie i ci, którzy mają większą łatwość w przyswojeniu wiedzy, to służy wszystkim. To znaczy ci lepiej się uczący podciągają tych słabszych, a nie odwrotnie. Tak? To znaczy to jest taki mit gdzieś, stereotyp, że jeżeli mamy zróżnicowaną klasę, to te słabsze dzieciaki ciągną w dół. No jeżeli pozostawiamy dzieci w tym samym środowisku, to wprowadzi ta reforma, tworząc tą jednolitą szkołę podstawową, to ta po prostu ta szansa na zmianę środowiska, jest zdecydowanie mniejsza. I prawdopodobnie te nierówności edukacyjne będą po prostu się utrwalać i pogłębiać. I to jest dziwne także z takiego politycznego punktu widzenia, bo jest to wbrew interesowi tego elektoratu, także tych grup, do których teoretycznie obecny rząd adresuje swoją ofertę. I w tym sensie mówię, że być może jest to dyktowane wyłącznie jakimś resentymentem, wyłącznie chęcią odwrócenia tego, co było wcześniej, bez jakiegoś szczególnego namysłu nad konsekwencjami. Myślę, że być może część z Państwa brała udział albo słyszała o tych rzekomych debatach, które były prowadzone przed tą reformą. No do nas docierają takie głosy, że w zasadzie żadne wnioski z tych debat nie zostały uwzględnione. To znaczy one się oczywiście odbyły, były w internecie zapowiedzi terminów i miejsc, natomiast nie bardzo wiadomo, co się stało z jakimiś efektami dyskusji. Kolejnym takim obszarem, który przez lata był zaniedbywany, i to też trzeba uczciwie powiedzieć, i za który miała zabrać się obecna pani minister, to jest obszar szkolnictwa zawodowego. Tutaj w czerwcu słyszeliśmy na Dolnym Śląsku w Wałbrzychu takie zapowiedzi, że będzie wprowadzony system dualny, że będzie zacieśniana współpraca między oświatą a przedsiębiorcami. No ale myślę, że symboliczne jest to, gdzie ta konferencja prasowa, na której pani minister przedstawiała tę propozycję, się odbyła. Tak? To znaczy, mówię o specjalnej strefie ekonomicznej pod Wrocławiem. To znaczy, jeżeli to jest ten przedsiębiorca, na którego stawiamy, to jest ten główny partner dla systemu oświaty,
no to, to nie, do, nie wróży dobrze szkolnictwu zawodowemu, no i nie wróży dobrze specjalnie przyszłości gospodarki i takiej innowacyjności tego i szkolnictwa i gospodarki. Nie usłyszeliśmy w zasadzie żadnych konkretnych deklaracji, w jaki sposób ci pracodawcy mieliby się zaangażować, a nie tylko dyktować pewne warunki. Więc to jest kolejny taki obszar, który jest niepokojący. No i to, co jeszcze dotyczy szkolnictwa zawodowego, to to, że w zasadzie wprowadzając te szkoły branżowe, znowu cofamy się do czasów, w których system oświaty nie był systemem drożnym. To znaczy, jeżeli wprowadzamy dwa rodzaje matury, jedna po szkole branżowej, druga po szkole ogólnokształcącej, i ta po szkole branżowej umożliwia kontynuację edukacji wyłącznie do pewnego poziomu, czyli wyłącznie do tytułu licencjata, no to mówimy o sytuacji, w której decyzja podjęta już na etapie wyboru szkoły średniej kształcenia się zawodowo jest decyzją de facto przesądzającą o całym życiu, tak? Znaczy, bo trzeba byłoby się cofnąć z powrotem do etapu matury, uzupełnić ją, żeby móc kontynuować studia. To jest zupełnie niespotykane w krajach Europy, które raczej dążą do tego, żeby system zawsze był drożny, żeby można było przechodzić, zmieniać decyzje życiowe pod wpływem zmieniającego się rynku pracy, własnej sytuacji. Także to z pewnością także jest niepokojące. No i w końcu to, o czym tutaj już Pan powiedział na początku, ten ogrom przepisów, ten ogrom paragrafów, który został zrzucony z zapowiedzią wprowadzania ich w tak krótkim czasie, to znaczy już zaraz ma ta reforma zacząć działać, i w zasadzie jesteśmy wszyscy postawieni w sytuacji, w szczególności szkoły, przedstawiciele samorządów, nauczyciele, w której nie mamy fizycznych możliwości, żeby przygotować się do tej zmiany, nie mamy fizycznej możliwości, żeby któreś z tych zmian skrytykować, któreś przyjąć, jakoś przepracować i umieć się do nich dostosować. Co moim zdaniem znowu jest jakimś zabiegiem manipulacyjnym, bo dużo łatwiej jest zarządzać, dzielić, skłócać pewne środowiska, generować pewne komunikaty, które niekoniecznie muszą znajdować potwierdzenie w samych tych zapisach. I to wszystko będzie gdzieś prowadziło do tego, że zwiększa się kontrola polityczna nad polską oświatą, czego przykładem mogą być na przykład zamiary zwiększenia kontroli nad programami wychowawczymi szkoły. To jest też zmiana, o której bardzo mało w mediach się mówi, bo jednak cała debata skupiła się na tych zmianach strukturalnych. Moim zdaniem jest to zmiana bardzo niepokojąca, pozbawiająca nauczycieli takiej fundamentalnej autonomii i możliwości do reagowania na potrzeby uczniów w klasie, podczas lekcji. Ciężko sobie wyobrazić, jak jacyś eksperci siedzący w Warszawie, w Ministerstwie Edukacji Narodowej mają wiedzieć, w jaki sposób, jakie metody wychowawcze i w jaki sposób ten proces wychowawczy prowadzić w szkołach, na przykład w Dzierżoniowie, tak, czy w Wałbrzychu, czy we Wrocławiu, bo po prostu dzieciaki są bardzo różne i po to nauczyciele się kształcą, po to mają kompetencje pedagogiczne, żeby umieć reagować na te potrzeby. Także jest kilka takich obszarów, w których w zasadzie nie mogę powiedzieć, dokąd to zmierza, natomiast jestem pełna obaw tego, jak ta przyszłość rzeczywiście będzie wyglądała. I myślę, że dobrze, żebyśmy tutaj porozmawiali sobie o tym, jak to wygląda z Państwa perspektywy, jak to wygląda z perspektywy nauczycieli. No i pewnie do Państwa docierają bardziej niż do nas informacje, co na to rodzice. Tutaj nie wiem, czy jest wielu, ale to też jest taka grupa, która z pewnością odczuje być może boleśnie wprowadzane zmiany. Dziękuję. Zapraszam do dyskusji. Pani Renta zgodzi się prawami, że po prostu teraz będą Państwo zabierać głos, zgłaszać swoje opinie. Później się potem będziemy dalej kontynuować, rozmawiać i w takiej luźnej atmosferze. A materiał jest nagrywany, w związku z tym zostanie to dla potomności, jak i również chcemy wręczyć to Pani Minister, żeby sobie posłuchała tej naszej debaty dzisiaj. Kawiarenkach jest tak, że po prostu, tak jak trochę w szkole, że po kolei, ale kawiarenki z reguły powinny być w mniejszym gronie, wtedy jest łatwiej, to jest 15-20 osób, tutaj jest więcej, w związku z czym ten system nie zadziała, ale proszę. Nie wiem, czy Pan burmistrz Milicza, czy Pan burmistrz Zeszłogrodu
bo ma, na pewno samorząd ma też jakąś wizję, jak rozwiązać ten problem. Jest szereg pytań ze strony nauczycieli odnośnie tej drogi oświaty. Pan Wisław Siedmiacki, zastępca burmistrza. Szczerze mówiąc, szanowni państwo, to ja oczekiwałem najpierw dyskusji i dopiero myślałem zabrać głos, ale wiedziałem, że rozmowy z przewodniczącym rzeczy prędzej czy później, to ja ten głos będę musiał zabrać. Proszę państwa, zacznę od tego. Bardzo niedobrze byłoby, gdyby ta zmiana miała być tylko dla samej zmiany. Gdyby ta zmiana, czy propozycja innowacji oświaty miała charakter polityczny, to sama zmiana dla zmiany niczego nie zmieni. Cokolwiek by nie powiedzieć o tym roku, czy to, co miało miejsce 20 lat temu, to 20 lat temu mi się to nie podobało. I byłem ogromnym przeciwnikiem tamtej reformy, a wprowadzałem ją w gminie. Jedno, co wówczas udało się przewidzieć, czy przypadkiem się przetrafiło, to jest to, że zaczęliśmy w 1994 roku budowę szkoły podstawowej, która jakby po 20 latach wracała do swego pierwowzoru. O ile wróci? Pytanie, czy wróci? Czy w ogóle można stawiać takie pytanie? Dzisiaj, w tej sytuacji. Proszę Państwa, każda zmiana jest o tyle trudna, szczególnie w oświacie, i ona nie jest wskazana, żeby co 20 lat była zmiana, bo to jest co pokolenie. To nie jest coś, co gwarantuje stabilność, a wszyscy oczekujemy stabilności w oświacie. Jest niespotykanie trudna ze względu na to, że jest to działanie na żywym organizmie. Na trzech podmiotach. Ale często tak i te podmioty zainteresowane, trzy podmioty mam na myśli, uczeń, najmniej tutaj, rodzic, nauczyciel, ale i wnioskodawca. Nie zawsze w sposób uprawniony wykorzystują ten najistotniejszy podmiot, jakim jest właśnie uczeń. Bo powiedzcie mi państwo, albo wskażcie mi, zacytujcie mi kogoś, kto powiedział, że chce działać wbrew interesom uczniów, dzieci. 20 lat temu robiliśmy reformę oświaty w interesie uczniów. Pan minister Handke mówił, że, tak upraszczając, nauka będzie wyglądać od przedszkola do doktora. Pokażcie mi tych doktorów dzisiaj. Powinni być już. Czyli to jest na dzisiaj bolesne, że dotyczy to tych trzech podmiotów, żywych organizmów i boję się, że może to niekoniecznie, powiem się mylił, być w interesie tego ucznia. Aczkolwiek wszyscy się do tego odwołują. Proszę państwa, no ale dzisiaj mamy rząd taki, jaki mamy. Bardzo, bardzo chciałbym unikać polityki, ale jak mnie znacie, no to ja siedzę w tej polityce rękoma i nogami od iluś tam lat. I to się nie da uciec. Wyłączyć całkiem z tej polityki. Państwo mnie znacie, to wiecie, że ja nie należę do wielbicieli PiS-u, ale gdyby patrzeć na sferę organizacyjno, prawno, ekonomiczną i jeszcze tam coś pododawać,
to w przeciwieństwie do pana burmistrza, bo mi się tutaj było uprzejmy zwierzyć z Milicza, gmina Żmigród jest wyjątkowo komfortowej wręcz sytuacji. Bo jeżeli państwo się czegoś boicie, to ja jako burmistrz, który kieruje oświatą ponad 20 lat tutaj w tej gminie, sprzedam. Nie powinniśmy mieć tych obaw. Bo my mamy nadmiar budynków. W przeciwieństwie do innych gmin. Jak spotykam się z wójtami i z burmistrzami, to ja rozumiem ich niepokój. Ale gdyby wykorzystać te instrumenty, które dzisiaj znamy, są powszechnie mniej więcej znane, bo przecież nikt nie czytał tej wielkiej cegły, to my nie powinniśmy mieć w gminie Żmigród z tym problemem. Bo nawet gdyby odpowiedzieć na pytanie kiedy, pani mówiła, że szybko. No wszyscy są szybko, ale spieszyć się to też ktoś powiedział, co można. Ale my mamy czas, bo ustawodawca przewiduje, że przekształcenie, wyłączenie, wygaszenie, jak go tam zwał, tak go zwał, ma nastąpić od 1 września 2017 lub od 1 września 2018 lub od 1 września 2018. I mamy na to spokojnie czas, bo w tym roku nic się nie zmieni. W sytuacji Żmigrodu w tym roku nic się nie zmienia, z wyjątkiem jednej sytuacji, że niedawno utworzone liceum dwujęzyczne nie ma naboru do klasy pierwszej. Z różnych względów. Ja w tej chwili tego nie będę oceniał. Myślę, że pan dyrektor na ten temat coś nam powie. Dlaczego jest to korzystne? Bo my na dzisiaj mamy niedociążone szkoły wiejskie. Mimo, że doszły przedszkola. Wiecie państwo, jak to kiedyś było. Były środki z Unii Europejskiej na prowadzenie przedszkola, które nie pozostało własnością, już mamy to na własność. I szereg rzeczy też tak samorządy terytorialne przeżywały. Ale jeżeli chodzi o szkołę w Korzeńsku, to jest nowo wybudowana szkoła i tam mamy jeszcze rezerwy około nawet do 100 osób. Jeżeli szkoła w Powicku, no to tam jest, już jest ponad 200 osób, ale jeszcze są rezerwy. Jeżeli chodzi o Barkowo, to budujemy w tej chwili, bo też nowa szkoła wybudowana, bo i w Powicku nowa szkoła, i w Barkowie wybudowana nowa szkoła, ale adaptujemy strych na pomieszczenia. W Radziądzu coś by się przydało na bibliotekę i na klasę, na przedszkola, bo kiedyś tam część przeszła na mieszkania dla nauczycieli, część przeszła na świetlicę miejską. No a tutaj dysponujemy dużym obiektem dydaktycznym, sportowym, rekreacyjnym. Zresztą wszędzie szkoły mamy jedne z najlepszych województw. My sami, może mieszkańcy tej gminy, sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale pod względem edukacyjnym, sportowym, wyposażenia, wszędzie hale, nowe szkoły. Czyli pod tym warunkiem wszystko jest na... Nic nie stanowi przeszkód. I ja myślę, że jeżeli do tego dojdzie... Znowu pytanie otwarte, bo no chyba tego pędzącego pociągu już się nie zatrzyma. A źle by było, gdyby za 3 lata znowu zaczynać próbować wracać do tego samego. Ale wracając na ziemi, kiedy to nastąpi? Ja się państwu nie odpowiem, ale na pewno mamy czas i jeżeli dane mi będzie jeszcze w tym trudnym okresie kierować tą oświatą, to
wtedy, kiedy będziemy do tego przygotowani. Aczkolwiek pod względem technicznym my na dzisiaj jesteśmy przygotowani. Pod względem kadrowym też, chyba przerost szczęścia. Bo tutaj się nazywa to pytanie, o którym mówił pan przewodniczący. I tu się zaczyna ta rola w związku zawodowym. Bo może się okazać, że my mamy przerost zatrudnienia. W każdym razie my nie mamy jeszcze jakiegoś takiego opracowanego w punktach, po punkcie, scenariusza, co i jak będzie na to następować. Ale gdybym ja miał Państwu powiedzieć, to pozwólcie, że ja powiem, jak ja to widzę. Ja bym się nie zamierzał absolutnie spieszyć z tym wszystkim, bo jeszcze nie wiadomo, faktycznie to będzie za rok. Albo co się stanie za dwa lata. Czyli tak długo, jak można to utrzymać, bez zmian i łączeń jakichś innych rzeczy, tak długo utrzymałbym to status quo, po to, żebyśmy się wszyscy psychicznie przygotowali do pewnych rzeczy i poukładali sobie każdy oddział, każdego nauczyciela, każdego zatrudnionego w tej szkole. Kto będzie musiał być pewnie tym takim dojrzającym nauczycielem, bo na dzisiaj będziemy mieć deficyt nauczycieli w szkołach miejskich. Jeżeli docelowo będzie to szkoła podstawowa, a taki zamiar jest. Naszym zamiarem jest, mówię to w imieniu własnym, mówię to w imieniu burmistrza Lewandowskiego, aby ta reforma jak najmniej bolała ucznia, ale była wprowadzona efektywnie z pożytkiem dla tego ucznia, jak najmniej bolała nauczyciela, ale i również rodzica. Ja się boję i znowu mówię, miałem unikać jej polityki, no ale zresztą się nie da. Wprawdzie jednostka samorządu terytorialnego nie odpowiada wprost za linki dydaktyczne pośrednio. My mamy stwarzać warunki. Ja myślę, że to Państwo oceniacie, jakie my te warunki mamy. I no nie będzie zarozumiałością, już o tym mówiłem. Mamy warunki całkiem przyzwoite, czy lepsze nawet jak przyzwoite. Ale co ja mam pomyśleć? Bo proszę bardzo, wy jesteście lepsi w tych sprawach niż ja. Jak na pytanie zadane pani minister, kto wymordował Żydów w Jedwabnie, pani minister odpowiada to, co odpowiada. No to słuchajcie, to jest tak, jakby mi dzisiaj młody człowiek, szef Rady Młodzieżowej tutaj siedzi, jakbym mu zadał pytanie, co było 17 września i on powiedział, że nie wie. Albo jakbym utwierdzał go w przekonaniu, że Katyń to nie Rosjanie, nie Sowieci, tylko Niemcy. Jeżeli my tak mamy budować nową historię i tak mamy kształcić, to jak mówię, zmiana dla zmiany niczego nie zmieni. To nie jest potrzebne. Proszę Państwa, ja widzę, że tu jest sporo grupa nauczycieli i to mnie wcale nie dziwi, bo Państwa to jakby wzbudza ten największy niepokój. Ale też naprawdę chciałbym uspokoić. My mieliśmy już taką naradę z dyrektorami, tą naradę teraz planujemy jeszcze chyba przed Dniem Edukacji, myślę, że po 10 czy do 10, jak się uda w najbliższych okresach, ale już nauczyciele otrzymali, dyrektorzy otrzymali polecenie, aby zorientować się, jak to będzie wyglądać w poszczególnych szkołach, bo my te dane mamy. I możemy prawie z dokładnością do 5-10 uczniów wyliczyć, ile będziemy mieć klas za 3 lata, ile będzie tych oddziałów. Pewnie trudniej będzie, ale też można skalkulować, ile będzie w tych przedszkolakach. Bo to nie do końca jeszcze będzie wiadomo.
Ale z tych danych, które na dzisiaj wiemy, no to nam się to kształtuje dość, dość wyraźnie, bo ten rok ostatni, czyli rok 2019-2020, to szkoła podstawowa to by się zmieściła w obecnym gimnazjum, a dwa budynki przy szkole szkoły byłyby wolne. Wszystko na to wskazuje. Być może trzeba było uzupełnić, że szkoła maturowego, a być może była wolna. Nawet. Czy to jest dobrze, czy nie? Proszę Państwa, z ekonomicznego punktu widzenia, chociaż my nigdy, powtarzam, nigdy nie oszczędzaliśmy na oświacie, umożliwi nam to tak, że nie będziemy budować nowej szkoły. Ona po prostu będzie niepotrzebna. A to, że dociążymy szkoły wiejskie, no to jest kilka pozytywnych tego przykładów. Skróci się dojazd, ten dojazd będzie mniej kosztował, rodzic będzie bliżej tego dziecka, no i jeżeli subwencje się nie zmienią, to będzie nam się żyło lepiej. To nie tak jak 15 lat temu, pamiętam, gmina dopłacała 500 000 do oświaty, a dzisiaj dopłaca 5 000 000. Bo tyle dopłaca do oświaty. Czyli gdzieś to wróci do pewnej normalności. Tak myślę, że oświata będzie nas wówczas, czy powinna przy tych założeniach teoretycznie nas taniej kosztować. Ale też wydałem coś po raz pierwszy zresztą, taką sugestię do dyrektorów. Dyrektorzy tutaj są. Myślę, że niedawno te pismo otrzymali, że chcemy mieć informacje o wszystkich przyjęciach i zwolnieniach o polityce kadrowej. Nie żeby sterować. Bo nie było tak, żeby burmistrz nakazywał zwalniać, przyjmować któregoś nauczyciela, jeżeli czasami to była prośba, jakaś sugestia. Ale żeby czuwać na tym. Dzisiaj wszyscy dyrektorzy zostali przeze mnie i przez burmistrza Romanowskiego poproszeni o to, aby ściśle z sobą współpracować. Bo jeżeli, ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji, jeżeli dyrektor z Kownicy, a siedzi tutaj akurat, będzie potrzebował anglistę czy polonistkę, to co, ma jechać do Warszawy albo do Wrocławia po tego polonistkę? Nie, to przyjdzie do pani dyrektor Jakusztowicz, czy też Migrodu. Nie, to tam tutaj nie ma, nie jest. I powie koleżanko, daj mi tutaj, bo może mam za dużo, nie? A to nie przemyślę, mam za dużo akurat polonistę. Niech będzie polonistę. Najpierw musimy szukać w tym własnym środowisku. Ale też przestrzegać. Ale też pilnować tutaj własnego środowiska po to, aby tych nauczycieli, żeby ci nauczyciele po prostu mieli pracę. Bo to jest chyba w tej chwili bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne. Czyli ewolucja, a nie rewolucja. Nic o was bez was, co wielokrotnie powtarzałem. Dobrze, że dzisiaj taka wiarenka jest, aczkolwiek za mało tu jest rodziców, za mało jest dorosłej młodzieży. I ja bym prosił o spokój. No jeszcze coś się trafi, że to wszystko nie będzie potrzebne. Tak w sytuacji widziałem, że dzisiaj tak naprawdę, podobnie jak odpowiedź szefa IPN-u, on podobnie odpowiedział. To przecież Niemcy wymordowali. On powiedział wprost, Niemcy. W przeciwieństwie do pani minister, bo ona powiedziała, to pani subtelny, joniści.
mogą być i tacy, Polacy i Niemcy. Ale jedno i drugie jest z góry fałszywe i zakłamane. Jeżeli oni tak mają budować i tak ma wyglądać cały świat, to ja wybaczcie, dziękuję bardzo. Ale Państwo możecie, według mojej oceny, raczej w gminie Żmigród nie obawiać się jakichś tutaj zgrzytów, wręcz przeciwnie, powinno to przejść bez oporu. Jest jeszcze jedno, bo ja jak tego nie powiem, to powie pani dyrektor. U nas jest dylemat ze szkołą dwujęzyczną, bo jakby nikt o tym nie pamięta, nie mówi się, że u nas jest zespół dwóch szkół dwujęzycznych. I teraz pytanie. W tym roku nie było naboru. Czy w przyszłym roku ma być? Pani dyrektor? Pytanie zostawiam otwarte. Ja wiem, że najprawdopodobniej wszystko będzie rzucone na samorząd i nie przejdzie, bo nawet była propozycja swego czasu, choć również mówiono, że jeżeli samorząd na to stać, to może od uniwersytetu sobie zafundować w Migrodzie. A czemu nie? Dwa budynki przy szkole będą wolne, to może być w Wigilii Uniwersytetu i Burmistrz może prowadzić. To czy Burmistrz ma to prowadzić? Nie. Najprawdopodobniej pozostaną te szkoły, ten podział pozostanie tak jak jest. Jeżeli się mówi, powiat ma powiatowe, ponadpodstawowe szkolnictwo, a gmina ma te podstawowe. Gdybym ja miał odpowiedzieć, to nie, nie będzie na wolę. Ale czy ja muszę mieć rację? A może trzeba będzie, może trzeba będzie ten nabór zaoprowadzić. Na dzisiaj w związku z tym, że nie było naboru po pierwszej klasy, to powinno być drugie. I tutaj jeszcze stawiamy znak zapytania, bo można to przekazać tą szkołę liceum dwujęzyczne do akurat zespołu szkół ponadgimnazjalnych, na którym odpowiada dzisiaj starostwa. Pan dyrektor tutaj jest obecny. A na swoje szczęście, czy też nieszczęście, raczej na nasze i Państwa szczęście, jest przewodniczącym rady. To też w jakiś sposób wy go wybieracie na to stanowisko, to też na pewno mu zależy, żeby to funkcjonowało i miało ręce i nogi. Najważniejsze, żeby nasze dzieci, nasi nauczyciele mieli pracę. Tylko, jak on by wziął tych uczniów, to panie dyrektorze, ludzie dobrodziejstwem nie obdarza. Przepraszam za te porównanie, może nieładne, ale również z nauczycielami, czyli ten nauczyciel będzie szedł za tym uczniem. Dość optymistycznie do tego podchodzę, chociaż nie chciałbym jeszcze się wypowiadać o całym swoim stosunku do tych reform, bo reforma powinna być raz na 100 lat, a nie co 20 lat, jak będziemy reformować, a nie daj Boże, co 5 lat, to będzie, to nie jest to. A dzisiaj osoby, które odpowiadają za edukację, osoby za historię, tą współczesną i tą przeszłą, jeżeli oni mi tak odpowiadają, to ja się wstydzę za nich i za to, że takich ministrów i takie osoby odpowiadają. Czy będą odpowiadać za kształt historii, nie tylko współczesnej edukacji. Dobrze, że w gminie jest inaczej. Dziękuję panu burmistrzowi. No, prosimy o kontynuację naszej debaty. Pan burmistrz chyba wywołał mnie do tablicy, pani dyrektor. Mówiłam, jeśli podjął do tablicy, panie burmistrzu. Mówiłam, że nie będę się odzywać, ale zostałam wywołana, więc muszę troszeczkę tutaj wypowiedzieć się w temacie przede wszystkim rekrutacji do liceum do klasy pierwszej. Uważam i tak prawdopodobnie to była moja rada, ta rekrutacja w sumie wyszła, bo na 80 osób, które kończyły szkołę, 18 osób, które złożyło w pierwszej wersji podanie oryginalne i oryginał świadectwa, to jest proporcjonalnie to samo, 130 osób kończyło rok wcześniej i złożyło tych osób 24. Także w tym sensie takim liczbowym wyszło, a nie powstała klasa, no bo też ten szum cały medialny i szum związany z likwidacją gimnazjum spowodował, że rodzice tutaj z naszego terenu też się wycofali, no bo likwidacja gimnazjum im się też kojarzyła z likwidacją szkoły, która się nazywa liceum dwujęzyczne, które było przy gimnazjum, a nie odwrotnie. Ludzie się po prostu obawiali, że nie te szkoły, więc to co teraz pan burmistrz mówi, być może, że to będzie gdzieś indziej. I to też miało na rodziców ogromny wpływ. Jeżeli wyczuwamy
pewność w tym, czy mamy robić tą rekrutację, czy nie, ona się też udziela wszystkim. A wyczuwa się tą niepewność, no właśnie przez to, że jest straszne zamieszanie, straszny chaos na górze, czyli wśród tych, którzy rządzą naszym krajem, jest ogromne zamieszanie w ministerstwie, co będzie, czego nie będzie. I to po prostu akurat odbiło się na naszym liceum. Gdy zakładaliśmy liceum, nikt tego nie przewidział, że będzie taka sytuacja, przecież nikt o tym nie mówił, że będzie likwidacja szkoły gimnazjalnej. Ale teraz uważam, że rok czasu to jest za długo czekać, czy dwa, bo my w styczniu musimy mieć już gotowe dokumenty dotyczące rekrutacji. I rekrutacja nie odbyła się w czasie dwóch tygodni przed początkiem roku szkolnego, tylko w styczniu stoją już dokumenty, czyli całe przygotowanie musi się już teraz odbywać. I tak naprawdę to my teraz musimy wiedzieć, czy to liceum dalej budujemy, rozwijamy, czy też nie. A to jest decyzja burmistrza, decyzja rady, a nie decyzja dyrektora szkoły. Ja jestem od organizowania pracy w szkole. Jak dostanę decyzję, że ma być, organizuję. Dostaję decyzję, nie ma, organizuję z tym, co jest. No trochę jest szkoda, bo faktycznie jest to świetna rzecz, jeżeli chodzi o przedłużenie innowacji tej dwujęzycznej. Kapitalna sprawa, jeśli chodzi o dwujęzyczność w gimnazjum, bo zainteresowanie jest ogromne. Do klas jest przecież po 60 chętnych i my tam robimy rekrutację wewnętrzną, wybieramy 24 osoby, mamy dwie takie klasy w każdym poziomie, w jednym, trzy nawet. Więc szkoda by było teraz, no nie pociągnąć tego jeszcze dalej, tak? Naprawdę ogromna szkoda, bo to są stracone jakieś lata nauki, lata na rozwoju tych osób, które są przeważnie z różnych drogi. Ale mówię, to decyzja nie jest na poziomie, my na pewno jako szkoła, ja na pewno jako dyrektor, zresztą każdy dyrektor każdej szkoły, tak powiem, chce mieć uczniów jak najwięcej, nie jak najmniej. Czyli naszym tutaj zadaniem jest, żeby to liceum było. Nie zakładam, że taka, że się nie uda stworzyć takiej klasy. Tak nie zakładam. Są tu rodzice, są uczeni liceum, są rodzice, którzy mają uczniów w liceum. To, co się wydarzyło, mówię, no to składamy na barki, że tak powiem, całego chaosu, który był w temacie likwidacji gimnazjum. To była zupełnie odwrotna sytuacja, tak? niż w innych szkołach. Ale mówię, my się dostosujemy, zorganizujemy na pewno pracę na wysokim poziomie w naszej szkole, tak jak nam to wytyczy Rada Gminy i tak jak też nam to wymóc. Dziękuję Pani Dyrektor. Proszę Państwa, zabieranie głosu. Ja jeżeli mogę, to jako przedstawiciel rodziców, powiem Państwu tak, to Pani Dyrektor powiedziała z tą pierwszą klasą, ale to jest prawda. Ja mam dziecko w trzeciej klasie, a teraz w gimnazjum i z rozmowy z nimi się zastanawiamy, co wybrać. Jak to będzie? Nie wiemy. Nie tylko ja w tej chwili, moje dziecko, ale inni rodzice, stoimy w takim rozkroku. Co zrobić z tymi dziećmi? Bo to Pan Burmistrz tutaj mówi, że mamy 3 lata maksymalnie, tak? Tylko, że za rok my musimy teraz już zacząć podejmować decyzje, bo w kwietniu mają egzaminy, które będą decydować, jak to będzie wyglądało dalej. Bo nasze dzieci będą tu jeszcze według starych zasad. Więc moje pytanie jest takie, po pierwsze, jak będzie wyglądał u nas w gminie, w Migrodzie, w okolicach, ten okres przejściowy? Bo to, że Pan Burmistrz mówi do 2019 roku, możemy wygasić lub nas zmienić w jakiś sposób, okej, fajnie, jest ten czas wyznaczony. Tylko to będzie oznaczało, że te gimnazja przestają istnieć, bo jeszcze te dwa roczniki będą szły. Ja mam takie pytanie, jak gmina, która jest jako organ prowadzący, chce zorganizować pracę od 2017 roku, czego? Szkoły podstawowej, gimnazjum szkoły podstawowej, jaki będzie u nas w gminie funkcjonował ten model? Bo siódma klasa gdzieś będzie musiała iść. Czy Pan Burmistrz tutaj powiedział też, że za 3 lata wystarczy jedna szkoła? Okej, okay, ale co, jak będzie to organizowane w ciągu tych okresów przejściowych? Moje drugie dziecko jest w podstawówce, w drugiej klasie. A problem, który się pojawia, to jest druga zmiana. Permanentnie druga zmiana. Więc teraz pytanie, jak to będzie połączone, cały czas będzie ta druga zmiana, czy my będziemy mogli sobie w końcu pozwolić, jeżeli Pan tutaj Burmistrz mówi, że szkolna może być wyłączona, to czy będziemy w końcu mogli mieć ten komfort, żeby dzieci chodziły na pierwszą zmianę? Te małe dzieci, które chodzą na godzinę 11 do szkoły, kończą o 15.20, w
okresie letnim, w okresie, tak jak dzisiaj, świeci słońce, uczenie jest naprawdę bardzo utrudnione. One przychodzą zmęczone, nie ma czasu na to, żeby z nimi usiąść, albo inaczej zmusić je do tego, żeby one odrabiały teraz lekcje w południu, kiedy jest od kwietnia, od marca słońce, one chcą też troszeczkę inaczej żyć. My przyjeżdżamy jako rodzice z pracy, trzeba z tym dzieckiem poświęcić usiąść. Ono jest zmęczone do tego, żeby jeszcze wziąć i uczyć się na jakimś poziomie odpowiednim, bo powiem wprost, rano z tym dzieckiem nikt w domu nie siedzi, nie odrabia z nim lekcji, mimo że ma godzinę 10-11. Ktoś powie, po co jest uzgodniona, żeby z nim usiąść w domu? Nie, bo rodzice są w tym czasie w pracy, poza Wrocławiem. Jeżeli już ma być druga zmiana, chciałbym, żeby były jasne zasady wyboru kryteriów. Jakie dzieci, gdzie, dlaczego na drugą zmianę lub jak to wygląda. Bo z tym nie do końca też tutaj wychodzi. Trzeba wziąć tutaj te wszystkie rzeczy pod uwagę. Bo to, że mamy zapisane na górze sobie reformę tworzą, ok. My musimy tutaj na dole stworzyć tak, żeby dopasować do nas, do rodziców również. Ja Państwa rozumiem jako nauczycieli, bo to dla Państwa też jest sytuacja bardzo trudna. Jak to będzie i tak dalej za rok, za rok. Za chwilę kończy się to wszystko w maju, w czerwcu, więc to nie jest tak do końca. Dla nas, dla rodziców też jest to bardzo duże utrudnienie, bo nie wiemy, jak będzie się zachowywało cała świata w gminie, bo nie wiem, gdzie moje dziecko pójdzie, do której szkoły i jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o dwujęzyczność i kontynuację, ja w zeszłym tygodniu uczestniczyłem w takiej konferencji Rad Rodziców. I również byli dyrektorzy szkół, zaproszeni kurator oświaty z Wrocławia, pan wojewoda był. I też było zadane pytanie, co z dwujęzycznością w tych wszystkich szkołach? Zapewnienie jest takie, że każdy chce, żeby to było kontynuowane. Ja tutaj, to co pani dyrektor powiedziała, tak naprawdę u nas zależy to od władz gminy. Czy będziemy chcieli ten wysiłek, który był włożony w ostatnich latach na stworzenie dwujęzyczności w gimnazjum, te kilkadziesiąt uczniów, które osiąga już jakieś tam swoje, idzie tą ścieżką, będzie miało możliwość tego, żeby zostać w tym Żmigrodzie, kontynuować, rozwijać się w Żmigrodzie, czy powiemy sobie tak, nie, dziękujemy, szukajcie sobie Wrocławia, Trzebnicy, nie wiem, czy Wobornika, tam nie wiem, co jest szkoła dwujęzyczna, ale gimnazjum tam jest, tak? Gimnazjum. Więc zastanówmy się, jest ten czas, może już nieduży, bo tak będzie, że mówię, trzeba rekrutację prowadzić wcześniej, co zrobić. Ja bym chciał zapytać, czy gmina ma jakiś pomysł, jak to rozwiązać? Pan burmistrz, średniaczek. Ja tylko, po co, profesor, bym się tego obawiał. Bo się tutaj akurat przynajmniej nie wybrał. Czy to nie jest do jeden, tylko... Ale ja nie mam żalu. Pytanie takie, nie? Proszę, a niech mi pan odpowie, kto będzie finansował szkołę średnią. Zgodnie... No wie pan. Tak jak teraz funkcjonujemy. Proszę pana, a dzisiaj nas, gimnazjum, kosztuje o 1 000 000 złotych więcej niż szkoła średnia powiatowa. Czy jednakowy ilość był? Proszę pana, a co się zmieni? Co się zmieni dla rodzica? Dla rodzica, dla pana. Jeżeli pan zamiast to dziecko, zamiast tutaj do szkoły przy ulicy Szkolnej przejdzie do zespołu szkół innych. Panu na pewno pytanie nie odpowiem, bo te pytania wymagają jeszcze konsultacji. Te pytania wymagają konsultacji z Radą, ale z tym jedno zasadę, tylko nie myślę, że unikam odpowiedzi, albo że się boję, absolutnie nie. Za długo żyję na tym świecie, że mi się bawię. Może tak wyglądam troszeczkę szczupla, ale skórę mam dość grubą. Ale proponuję, abyśmy się spotykali raz na 2 miesiące, na 3 i te powagi z oświatą kontynuowali. Na bieżąco. Z Państwem wymieniali się doświadczeniami, na bieżąco Państwu odpowiadać na pewne pytania. Bo dzisiaj, patrzcie się, macie Państwo wystąpienia za prezydium. My też nie wiemy, na wiele pytań zadajemy sobie pytania, nie umiemy odpowiedzieć. Pan Przewodniczący też mówi, też, i Państwo też, i ja też, i Państwo też nie umiecie dzisiaj odpowiedzieć na szereg pytań. Nie oczekujcie ode mnie, bo o co mam? Dzisiaj, gdyby to zależało ode mnie, powiedziałbym, nie ma przyjęć. I o tym już miałem odwagę, czy też, no nie wiem, czy nie odwagę powiedzieć, ale powiedziałem, gdyby to ode mnie zależało. Ale decyzja ta będzie nie tylko ode mnie zależała. Ja tu nie jestem numer jeden w tych sprawach i jakiś wpływ na oświatę zapewne mam. Ale
ale jeżeli taka szkoła będzie konieczna, to ja też trudno mi jest sobie wyobrazić szkołę podstawową razem ze szkołą średnią. Chyba, że jedno z budynków przeznaczymy na szkołę. To różne są tutaj warianty, ale też zależy kto i jak będzie finansował, jaką będzie subwencja. Proszę Panią Agnieszkę. Ja chciałabym się odnieść może krótko do słów Pana Burmistrza. Powiedział Pan w zasadzie w tej całej wypowiedzi powiedział Pan bardzo ważne zdanie, które mam takie wrażenie jest dosyć dobrą oceną całej tej reformy i tego, co się dzieje w całej Polsce, w całej gminy, w całym kraju. Powiedział Pan, zrobił Pan taką deklarację, że chciałby Pan, żeby ta reforma została wprowadzona jak najbardziej bezboleśnie. Żeby jak najmniej bolało. Co jak tak się zastanowimy nad tymi słowami, to jest jednak mocno przerażające, tak? Znaczy, że teraz będziemy wprowadzać zmiany w oświacie i jedyne, o co się troszczymy, to żeby jak najmniej bolało. Znaczy, to znajdujemy się w sytuacji, w której nie poprawiamy jakąś oświatę, tylko coś się dzieje i teraz musimy szkody łagodzić, żeby nie było, tak, żeby nie było dramatu. To jest coś bardzo nie tak. To znaczy, nie tak powinna wyglądać polityka edukacyjna, nie tak powinna wyglądać reforma. Jasne, ja się zgadzam. Druga rzecz, do której chciałabym się odnieść, bo tutaj nawet po sali był przyszedł taki pomruch bardzo zrozumiały. Kiedy Pan mówi, i ja wiem, że to wynika ze zmian, z tej niepewności, o której też Pani Dyrektor wspomniała, że ona rzutuje też na decyzję rodziców i na każdy dzień, na każdy element układanki złożony, jaki jest system edukacji. Wspomniał Pan o tym, że w zasadzie nie wiadomo, no i być może się okaże, że jest zbyt dużo tych nauczycieli, oni będą musieli jeździć do tych nowych szkół wiejskich, albo będą musiały być jakieś zwolnienia, no tylko Pan nie powiedział oczywiście, bo jest Pan politykiem, ale to udało się usłyszeć z Pana słów, to ja chciałabym tylko zaapelować o taką jedną rzecz. Kiedy przeprowadzaliśmy jakiś czas temu w Instytucie Badań Edukacyjnych badania dotyczące przekazywania szkół i likwidacji szkół na terenach wiejskich, to główny wniosek, jaki wyprowadziliśmy z tych badań, nie był taki, że zamknięcie szkoły czy przekazanie szkoły to jest katastrofa i dramat. Czasami tak, ale nie zawsze. Największym bólem, tym co najbardziej boli nauczycieli, rodziców i uczniów, jest trzymanie tych wszystkich grup w takiej permanentnej niepewności. Jeżeli nauczyciele nie wiedzą, czy za rok będą mieli pracę, czy nie, czy powinni się rozglądać i przeprowadzić do innej gminy, albo przekwalifikować, co często rekomendują nasze władze oświatowe, jeżeli nie wiedzą, co się będzie działo za miesiąc, jeżeli rodzice, tak jak Pan, nie wiedzą, to nic nie znaczy, że w ciągu 3 lat muszą zostać wprowadzone jakieś zmiany, jeżeli ktoś ma w domu dziecko, które musi w przyszłym roku pójść do którejś klasy i w jaki sposób podejść do egzaminu. To są decyzje, które trzeba podjąć już. I tutaj obietnica, że nie trzeba się spieszyć, bo powoli będziemy debatować, nic nie zmienia w praktyce dla takich osób. I to jest po prostu taki apel o pewną odwagę polityczną. Ja rozumiem, że są bardzo trudne warunki ogólnokrajowe. To jest reforma, która wprowadza ogromny chaos. Ale odpowiedzialne zarządzanie oświatą również na poziomie lokalnym po prostu wymaga stanowczych decyzji i poinformowania tych wszystkich grup, które są zaangażowane w to, na czym, czego mogą się spodziewać i po to, żeby dać im czas do tego, żeby się przygotować do tych zmian. Jeżeli faktycznie zależy Panu na tym, żeby jak najmniej bolało, to będzie bolało mniej, jeżeli szybciej będą osoby poinformowane. Znaczy być może nie mam racji, ale z tego naszego rozeznania. Dziękuję. Zapraszam, bo jeszcze panie nauczycielki też powinny zabrać głos. Proszę się przedstawię, bo przegląd, no troszeczkę innego uczenia i
oczywiście ma czas na pewne decyzje, to jeżeli chcemy je zaprzepaścić, to co już ma być wypracowane, czyli klasy dwujęzyczna, mówiła klasy gimnazjalna, to też nie możemy czekać, bo jeżeli... Ja tego nie powiedziałem, nie musimy średniej szkoły. Tak, właśnie dlatego, ale też chciałabym zwrócić uwagę na tą klasę obecnie dwujęzyczną gimnazjalną, czyli ewentualnie przyszłoroczne klasy siódme. Jeżeli chcemy tą dwujęzyczność jakby zostawić na naszym terenie, a na pewno ja też jako rodzic dziecka w klasie drugiej jestem również bardzo zainteresowana, żeby moje dziecko za ileś tam lat też mogło przyjść do szkoły podstawowej, gdzie jest również klasa dwujęzyczna. Więc o tym też musimy myśleć już teraz, czyli to jest taka otwarta decyzja. A obserwując uczniów, obserwując rodziców, rozmawiając również z osobami właśnie mieszkańcami gminy, też widzę, że ta chęć uczenia się języka, mimo tego, że pani minister mówi, że nie jest pewne, że młodzież chce uczyć się tych języków, to ja jako nauczyciel języka angielskiego mogę potwierdzić, że na pewno młodzież chce się uczyć języka, w szczególności angielskiego. No akurat to mówią mi, prawda? Dlatego szkoda by było, żeby nie zostało to kontynuowane dalej. Oczywiście później dobrze by było, że ta młodzież, która już jest w klasie dwujęzycznej, jeżeli ona chce kontynuować, żeby miała też możliwość kontynuacji tu na terenie naszej gminy, na szukanie gdzieś dalej. Także na bardzo też myślę, że warto o tym pomyśleć. Dziękuję. Ja nie mogę jeszcze tutaj nawiązać, bo powiedzi pani, tak? Pan również mówił, że można posłać do innej szkoły. Ja mam takie pytanie, czy gmina wraz z powiatem, szkoda, że nie ma pana starostów, był dla wniosek. Nie wiem, ale to może będzie pytanie, które gdzieś tam dotrze. Czy gmina ze starostwem, rozmawiałem na temat tego, żeby właśnie część, jeżeli założenie jest takie, że pan mówi z punktu ekonomicznego i tak dalej, utrzymanie liceum przy zespole jest mało prawdopodobne, to czy będzie możliwość tego, żeby te dzieci, które będą kończyły teraz gimnazjum, mogły kontynuować tą dalszą naukę dwujęzyczności w liceum powiatowym? Czy coś, jakieś, nie wiem, działania w tym kierunku zmierzające się prowadzą? Bo w zespole szkół w tym roku nie powstało liceum, jest to pierwszy sygnał. Poszła część dzieci do liceum powiatowego. Dla nas jako rodzica, czy on będzie chodził na ulicę jedną czy drugą, nie gra roli. Pytanie jest takie, żeby on mógł kontynuować to, co zaczął. Ta ciągłość była. Więc teraz chciałbym wejść w tą dyskusję publiczną, zadać się pytanie. Jeżeli pan burmistrz zaproponował, fajnie, że możemy się spotykać systematycznie, jestem za tym, jak najbardziej, żebyśmy to tworzyli. Natomiast no, musimy rozmawiać ze wszystkimi stronami tego, bo na terenie naszej gminy jest również jeszcze zespół szkół powiatowych. I tam jest liceum, rozumiem, że tam będzie to ciągłość robione. To czy będzie otwarte, czy jest takie brane pod uwagę otworzenie lub pociągnięcie tego tematu w dwujęzyczności dalej? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Na pewno będzie musiał być zawarte porozumienie między panem burmistrzem a panem starostą, jeżeli takie działania miałyby być miejsce na terenie naszej gminy. Natomiast jak chciałbym powiedzieć, powiedzmy, że na we wszystkich gremiach, kiedy słyszy się dyskusję o dwujęzyczności, to mówi się o tym, powiedzmy, żeby nie zaprzepaścić tego, co uzyskano w nazwie dwujęzyczne. W związku z tym, co pani mówiła, powiedzmy o tym, na pewno myślę, że tutaj gmina dołoży, powiedzmy, starań, żeby takie oddziały w szkole podstawowej, w 7-8 klasie były tworzone, bo na pewno jest potrzeba taka i wszelkie chyba analizy, może pani to potwierdzi po prostu, że dzieci, które kończą gimnazja dwujęzyczne, no mają bardzo szerokie kompetencje, umieją się już sprawnie porozumiewać się w języku obcym, a w związku z tym na pewno wyróżniają się i to jest niewątpliwe zdobycie jakiś określony pożytek, powiedzmy, z gimnazjum dwujęzycznych. Pytanie, powiedzmy, jest teraz takie, bo chodzi tutaj o główną szkołę, zespół szkół powiatowych przy ulicy Wilowej. Oczywiście, proszę państwa, jest tak, że wszystkie jakby scenariusze, powiedzmy, no, są otwarte. I to jest dobra wola, powiedzmy, gminy i powiatu.
i myślę, że możliwości kontynuacji będą na tym poziomie, oczywiście, jeżeli będzie taka decyzja. Bo jeżeli będzie inna decyzja, że osobno będzie kontynuacja liceum dwujęzyczne, no to oczywiście to też jest jakieś rozwiązanie. Także myślę, że tutaj żadnych scenariuszy jeszcze nie ma napisanych, aczkolwiek no, trzeba myśleć o sieci szkół, bo tutaj gmina będzie musiała podejmować już decyzję do końca marca w tej kwestii, w związku z tym jest jakiś kalendarz, prawda, o którym trzeba też pamiętać. Była też mowa o tym, koniec marca to dla gminy, prawda? Natomiast tutaj jest kwestia jeszcze no już pewnych projektów zgodnie z panem kuratorem. Oczywiście kurator też będzie wyrażał zgodę, jak państwo wiecie, arkusze organizacyjne będą już opiniowane również przez kuratora, w związku z tym dodatkowe zadania dla kuratorów. Była też mowa o szkole branżowej. Ja też chciałem wyrazić swój niepokój, to o czym pani mówiła, że nie ma groźności w tym systemie. Wydaje mi się, że to jest projekt i jeżeli będzie taka zmasowana krytyka tego akurat pomysłu, że były dwie matury, które potem zamykają możliwości na przykład kontynuacji na określonych studiach dla absolwentów takiej czy innej szkoły, to na pewno jest to zły pomysł i na pewno to trzeba zmienić. Ale chcę również powiedzieć, że jeżeli chodzi o szkoły kiedyś zawodowe, w przyszłości szkoły branżowe, to niewiele zrobiono oprócz takiego szumu medialnego. I to dotyczy poprzedniego rządu i obecnego rządu. Chcę powiedzieć, że byłem chyba gdzieś od 3 lat na różnego rodzaju konferencjach, gdzie się mówiło, że szkoły zawodowe są potrzebne, że szkoły zawodowe bliżej pracodawców, że pracodawcy mają mieć określone korzyści z tego, że młodzież ma mieć określone korzyści, a nie zarabiać 100 czy 150 zł jako młodociani w poszczególnych klasach. I tak się mówiło tylko o tym. W związku z tym zaprzepaszczono tę szansę, żeby faktycznie wzmocnić te szkoły zawodowe, żeby je doposażyć, żeby młodociani zarabiali już większe pieniądze i żeby pracodawca miał pieniądze, takie prawdziwe dochody, a nie tylko ulgę w podatku za to, że wykształci jakiegoś ucznia. Myślę, że tu jest wiele do zrobienia w tej kwestii, bo czas skończyć mówienie o tym, że potrzeba nam ludzi wykształconych na określonym poziomie, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, bo rynek pracy się upomina. Ale po prostu trzeba też na to skierować odpowiednie pieniądze, zachęcić pracodawców do tego, no żeby po prostu chcieli przyjmować uczniów na praktyki na przykład zawodowe. Chcę powiedzieć, że na przykład w naszej szkole zawsze otwieraliśmy dwa poziomy uczniów klasy zawodowych A i B, po 25 osób mniej więcej. No w tym roku po raz pierwszy mamy w tej chwili 34 osoby, jest to jedna klasa bardzo duża, której trudno się pracuje, ale nie otworzyliśmy dwóch oddziałów, kiedy tak się mówi o tym, że kształcenie zawodowe jest potrzebne. Pierwsza sprawa to jest taka, że jest niż demograficzny i w związku z tym on powoduje pewne konsekwencje. Oczywiście ja tutaj rozumiem też nauczycieli, którzy mają prawo też obawiać się o swoją sytuację, bo to, że mówienie, że nikt nie będzie zwolniony, to nawet gdyby nie było tej reformy, to i tak zwolnienia będą, bo taka jest rzeczywistość po prostu. O tym trzeba też mówić, że jak jest niż demograficzny, to są niektóre osoby w szkole przychodzą w stan nieczynny, czy ktoś odejdzie na emeryturę i tak dalej, i tak dalej. Takie sytuacje są. I takie sytuacje też będą teraz, kiedy jest reforma. I oczywiście dla wszystkich pracy nie wystarczy, może nie do końca dlatego, że jest reforma, ale dlatego po prostu, że jest mniej uczniów. Dziękuję. Tylko dwa zdania, może trzy. Chyba nie odpowiadając pani. Ja nie wypowiadałem się na tematy dydaktyczne, te szkoleniowe, ale dla mnie, i mówię to publicznie, jest oczywistością, że to, co się udało nam wypracować w tym właśnie problem nauczania dwujęzycznego, trzeba szanować, pielęgnować i to ma być kontynuowane, czy to będzie szkoła siata, taka czy owaka. To nie podlega żadnej, trzeba być chorym, żeby zmarnować ten potencjał, który przez ileś lat został wypracowany. Mówię to swoim zdaniem, odpowiadając panu, też również mówię publicznie, wyrażam wolę współpracy z
wprost w tym temacie. Nawet jeżeli jej nie będzie, to będziemy szukać innych rozwiązań, ale dzisiaj zresztą ja myślę, że pan przewodniczący potwierdzi to, że z przewodniczącym na ten temat rozmawialiśmy nie raz, nie dwa, już po zamiarze wprowadzenia tej reformy. Jedna uwaga do pani. Nie da się odpowiedzieć, ja nie odpowiadam na wszystko w poczuciu odpowiedzialności za słowo. Bo ja tu będę jeszcze rok, a może dwa, a może parę miesięcy i z tymi ludźmi żyję i pracuję. Czy dobrze byłbym powiedział, że będą zwolnieni? Chcemy doprowadzić, żeby nie było tych zwolnień. Stąd też te spotkania, które będą, po pierwsze będzie na wniosek Związka Nauczycielstwa, Związka Nauczycielstwa Polskiego powołany taki stolik oświatowy, który myślę, że będzie miejsce dla rodziców, dla nauczycieli, dla organów, przedstawicieli i organu prowadzącego, gdzie będziemy na bieżąco, bo jeszcze nie został powołany. Więc jakby sprawa ciekła. Dzisiaj odbywa się pierwszy raz takie spotkanie. Powtarzam jeszcze raz, jestem zwolennikiem, żebyśmy się spotykali przynajmniej raz na kwarcie, na kwartał, czyli w grudniu i w lutym, kiedy się będą zapadały decyzje co do przyszłości szkół. Może faktycznie trzeba to w przyszłym roku podjąć szkolnym, albo może za dwa lata. A na pewno trzeba podjąć decyzję w przyszłym roku do tego, co do przyszłości szkoły średniej zoologicznej. Także na to jesteśmy otwarci. Dziękuję bardzo. Zapraszam do dyskusji. Pani. Ja bym chciała powiedzieć, panie burmistrzu, że znam determinację pana burmistrza. Jestem teraz już pewna na 100%, że dwóch języczność w gminie zostanie i będzie nie tylko na poziomie szkoły podstawowej kontynuowane, tylko będzie też przedłużenie tej dwujęzyczności w szkole średniej. Ja nie powiedziałam o szkole średniej. Proszę mnie nie łapać za słowo, panie dyrektor. Powiedziałem, że dwujęzyczność będzie kontynuowana. Tak, no właśnie o tym mówię. W szkole na pewno będzie szkoła podstawowa. Ale mówił pan, panie burmistrzu, że rozmowy ze starostą będą, że tą stronę nie pójdzie. Czyli chodzi mi o szkołę dwujęzyczną w przypadku... Z naszej strony jest wola na daleko idący kompromis. Ale jest możliwość, jest zielone światło na to, że będzie ta dwujęzyczność kontynuowana nawet na poziomie szkoły średniej. Ja nie mówię, że konkretnie w naszej szkole, czy w budynku gimnazjum, czy w szkole podstawowej, tylko w Migrodzie. Na tak postawione pytanie odpowiadam tak. To szkoda, że nie ma pana starosty, bo byłby bardziej tutaj, jeżeli chodzi o szkołę, decyzje polityczne dotyczące szkoły średniej, bardziej kompetentne. No ale... Materiał na pewno zostanie z tej debaty dostarczony, więc będziemy się zapoznać. Proszę pana. Szanowni Państwo, nawiązując do tego, o czym mówiła pani Agnieszka, ja się bardzo cieszę, że pan burmistrz z optymistą i ze spokojem mówi, aby do tych zmian przygotować się, czy też poczekać. No, nie mogę być takim optymistą, panie burmistrzu, i uważam, że czasu na czekanie nie ma, bo już we wrześniu nie będzie pierwszej klasy gimnazjum. To oznacza, że przyjdzie siódma klasa szkoły podstawowej. W tej siódmej klasie w szkole podstawowej ktoś musi uczyć. Dobrze byłoby, aby byli to nauczyciele, którzy uczyli w klasie szóstej. Wtedy powstaje luka w klasie czwartej. Więc do tej klasy czwartej już muszą przyjść nauczyciele, moim zdaniem, którzy będą uczyli do klasy ósmej. A więc cały system przemieszczenia kadry pedagogicznej trzeba już teraz rozpracować. Mamy już wprawdzie projekt, ale siatka godzin jest znana. Tak jak pan burmistrz mówi, liczba dzieci też jest znana, więc trzeba zobaczyć, jakie będą potrzeby, jeżeli chodzi o nauczycieli. I tutaj nie będzie to się działo w klasie za 3 lata, tylko za pół roku już. Pomijając te terminy, o których mówił kolega dyrektor Krzyżowicz, o tych uwarunkowaniach tam prawnych, sieci szkolnej i tak dalej. Ale to jest w tej chwili istotne, kto będzie te dzieci uczył. Czy nastąpi zmiana nauczyciela, czy będzie to kontynuacja tych, którzy uczyli we wcześniejszych klasach. Więc tutaj musi być już wiedza, jakie specjalności będą potrzebne, co czeka nauczycieli. Oby to było tak, że nie będzie tych zwolnień, albo będą one minimalne. Natomiast co, jeżeli będzie 10 czy 15 osób do zwolnienia? Dla gminy będzie to oznaczało co najmniej 500 000 zapłacenia za stan nieczynny. Czy wobec tego nie lepiej
pomyśleć o systemie, który zachęcałby nauczycieli mających uprawnienia do różnego rodzaju emerytury pomostowej i tak dalej, żeby może oni zechcieli skorzystać z jakiejś dodatkowej zachęty, tak jak to było w innych grupach zawodowych przy tego typu dużej restrukturyzacji, zostawiając miejsce dla młodych nauczycieli. Już pomijając kwestię, że ten starszy więcej zarabia niż ten młody. Więc to jedna kwestia. To ja się tutaj w pełni zgadzam z tym, o czym pani mówiła. To nie może być tak, że nauczyciele mają czekać, co, przepraszam szanownych panów dyrektorów i panie dyrektorów, co tam się urodzi wśród dyrektorów. To musi być proces, który będzie jawny i będzie się odbywał według określonych kryteriów. Tak, żeby wiedziała dana osoba. Mam tutaj pracę lub nie ma, a może muszę innej pracy szukać. To kwestia pierwsza, natomiast kwestia druga, ja chcę wrócić do szkół wiejskich, które tutaj są mało reprezentowane. Otóż pozwolę sobie zacytować najpierw pewne fragmenty, a później powiem, czyje to są słowa. Największą wadą nowego ustroju szkolnego jest to, że niektóre rozwiązania są niekorzystne dla nauczania dzieci w małych szkołach, głównie dzieci z gmin wiejskich. Na wsi trudno zapewnić zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry. Oznacza to na przykład, że gdyby chcieli zatrudnić chemika z kwalifikacjami na pełny etat, to musiałby on pracować w 5-6 szkołach, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Wiemy, że zarówno z powodu efektywności kształcenia, jak i również procesu wychowawczego dobrze jest, jeżeli nauczyciel związany jest stale z jedną szkołą. Jest on potrzebny nie tylko w czasie 45 minut, kiedy prowadzi przedmiot. Jest to wada reformy, która powoduje, że szczególnie zdolne dzieci z terenów wiejskich będą późno wychodzić ze słabo zorganizowanych szkół. To zaś siłą rzeczy spowoduje ograniczenie ich szans edukacyjnych. I teraz szkoła to nie są budynki. Budynki, zgadzamy się wszyscy, dzięki wysiłkowi gminy, są piękne, są przystosowane. Ale szkoła to również wyposażenie tych budynków. To pracownie przedmiotowe dla tych przedmiotów, które już za pół roku w szkołach wiejskich się znajdą. Bo nie wystarczy tablica, nawet jeżeli ona jest multimedialna. Nie wystarczy tablica tym dzieciom. To również jest wyposażenie. A kto, proszę Państwa, to co cytowałem, to jest fragment wywiadu w tygodniku, w portalu samorządowym, czyli tutaj ze strony samorządowej. Kto jest autorem tych słów? Z opozycji ktoś? Pani dyrektor wie? Ja chcę się odnieść do tych słów. Ja tylko powiem, już tylko powiem. Przewodniczący sejmowej podkomisji do spraw ekonomiki, edukacji i nauki, poseł Lech Sprawka, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, przed kilku dni jego wypowiedź. Więc nawet wśród rządzącego ugrupowania dostrzega się problem tych małych szkół i tego, jak te dzieci z tych terenów, jak im zapewnić równe szanse edukacyjne. Rządzącej partii. Od wielu lat nasza szkoła ma jedne z najwyższych wyników sprawdzianu klasy szóstej. Więc myślę, że te szanse nie są aż tak złe w małym miejscu szkoły. Ale jeżeli mogę tutaj dodać, o czym pan tutaj mówił o tym ryzyku, co by się stało, gdyby na przykład w pani szkole była tak duża rotacja nauczycieli, to znaczy byłyby, nauczyciel nie byłby związany z tą grupą uczniów. Jest, ja już mówię, jest. Ja mam połowę nauczycieli, połowę kadry, która nie ma pełnego wymiaru czasu pracy, a drugą połowę kadry na 14 nauczycieli, to są nauczyciele, którzy przyjeżdżają na 3, na 2 godziny. Dobra organizacja pracy i, że tak powiem, odpowiedni system, no jest w stanie zwykłość także na te godziny wykrzesać bardzo wiele. Oczywiście, że tak, nie najbardziej. No, to jest współpraca między innymi szkołami, które najbardziej pozwala to przyjąć.
analizuje, no trudno, wiary muszą być, wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, przed tym co się dzieje, tak? I nie ma tu innego, nie ma tu chyba najlepszej drogi, żeby jakoś to podnieść. I wiemy dobrze też z wstępnych obliczeń, i prawdę trzeba sobie mówić chyba też wyraźnie, że przez 2 lata, przy bardzo dobrej współpracy wszystkich dyrektorów i dyrektorów szkół podstawowych wiejskich i tej pani dyrektor w szkole podstawowej w Żmigrodzie, nie powinno być tak na oko, bo jeszcze nikt nie liczył tak dokładnie z długopisem w ręku, nie powinno przez 2 lata zabraknąć pracy na naszych nauczycieli. Ja dodam, że nie zabraknie na pewno uczniów, bo ci uczniowie są w systemie. My mamy policzone te dzieci i dla większości z Państwa przy małym zachwianiu u mnie w przyszłym roku szkoły w edukacji w klasach pierwszych stabilizacja na 2 lata jest zapewniona. Także to dla uspokojenia, proszę Państwa, emocji. Ale właśnie trzeci rok, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, jest naprawdę dużym zamknięciem. I 2 lata są też na to, żeby bardzo dobrze przygotować, już jaki system musi być, co się będzie działo w tym trzecim roku. I dlatego trzeba, uważam, kartę włożyć na stół i wyraźnie rozpisać, których godzin, jakich będzie brakowało, bo już teraz można to przeliczyć, zobaczyć według tych projektów, które ewentualnie są rozpisane. Dziękuję Pani. Odpowiadam na pytania. No, bardzo się cieszę, Panie Przewodniczący, o tą troskę, ale w dalszym ciągu twierdzę, że spieszyć się należy powoli. Jeżeli Państwo chcecie, czy oczekujecie ode mnie, że powiem, że będę sterował z ręki, to nie. Jeżeli ja twierdzę, że mam taki instrument w rękach jak Radę Dyrektorów, to pytam się, po co ci dyrektorzy są? Oni już się między sobą dogadali. Myślicie, że się nie dogadali? Przecież ja mam gotowy wykaz. Jak mnie ktoś się spyta, ile będzie klas za 2 lata, to ja mam ten wykaz. W tej chwili. To nie jest tak, Panie Przewodniczący, że my nic nie robimy, nie jesteśmy przygotowani. Ale ja nie będę sterował, proszę Pana, kto będzie pracował na wsi? Dobrze, że Pan się martwi. Nauczyciel ze Żmigrodu. Nauczyciel żmigrodzki będzie pracował na wsi. Te 2 lata, dobrze, że Pani dziękuję za ten głos, bo ja mówiłem, że nie będę mówił o tych takich szczegółach, bo on tkwi, faktycznie diabeł tkwi w szczegółach. Ale jest tu Pani kierownik, którą prosiłem i wcześniej dyrektorów, żeby na najbliższej naradzie przyjechać z koncepcjami funkcjonowania swojej szkoły. Czyli przyjedzie dyrektor, Pani dyrektor z Radziąca, z Korzeńska i ona powie, że za rok to ja będę miał tyle i tyle, bo wie, przyjdzie ta 7. klasa do niego, że potrzebuje, że braknie mi jednego nauczyciela, albo nie, ja podziękuję, bo i z tym się też liczę. I wtedy trzeba się zastanowić, co zrobić z nauczycielami z gimnazjum, czy z przyrostem zatrudnienia. Albo, proszę Państwa, bo tak jakby chcecie mnie dalej wyciągnąć i mówić, co dalej. Albo stworzyć system motywacyjny wcześniejszego odejścia na emeryturę, bo tu się można odejść tam za chyba 3-miesięcznym wynagrodzeniem, a może opłaca się dać 6 i ktoś zechce odejść wcześniej na emeryturę. A dlaczego ja jestem co taki z egoizmu zażądaliśmy informacji na temat ruchów kadrowych? Ano nie. Dlaczego emeryt? Niech przyjdzie młody. Czy niech pozostanie ten, który będzie jeszcze uczył i ma doświadczenie i ma tę wiedzę, o której Pani mówiła, chociażby jeżeli chcemy utrzymać, a chcemy utrzymać tę dwujęzyczność szkoły bez względu na to, jaka ona będzie i czy będzie tu, czy w innym. Czyli to nie jest tak, że my nic nie wiemy. Poza tym, Panie Przewodniczący, minął niecały miesiąc od naszego spotkania wspólnego, czy miesiąc. Teraz jest Dzień Edukacji. Po tym Dniu Edukacji spotkamy się, powołamy ten zespół, ten stolik, okrągły stolik do spraw oświaty, gdzie wszystko będzie dyskutowane. Ale ja uważam, że najwięcej dyskusji powinno być w gronie nauczycieli, jeżeli chodzi o pracę dyrektora i ciała pedagogicznego tam wewnątrz bardzo. Pewnie, że każdy chciałby mieć pracę na miejscu. Czy to się da? Pewnie nie. Dlatego mówię, że chcemy to zrobić ewolucyjnie,
proszę, może pani wynajdzie lepsze słowo. Ja mówię, żeby jak najmniej bolało. No, to tak mi się akurat powiedziało, żeby jak najmniej bolało. Ale żeby też nie, jak najmniej osób straciło pracę. A może w tym okresie przejściowym zatrudnić na świetnicach, albo znaleźć inne rozwiązania. Będziemy szukać. W każdym razie na pewno nie szkodzić, a na pewno starać się pomagać. Czy się wszystko uda? Dziękuję. Proszę. Zagórski Rafał, przewodniczący Komisji Socjalnej, Sportu, Bezpieczeństwa i też między innymi Komisji Oświaty. Też mnie ten temat, drodzy Państwo, interesuje i powiem tak szczerze, że nie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać, nagrać filmik, pani minister puścić, która zaczyna procedurę przemiany, bo to zwrotka zapadła, nauczyciele odczują, natomiast żeby odczuli jak najmniej w naszej gminie, to musimy jak najszybciej, moim zdaniem, wypracować plan działania i plan przemian. Dlatego ja jako przewodniczący Komisji Oświaty deklaruję, że spotkamy się jak najszybciej z dyrektorami, z panem kierownik PASFI, myślę, że z panem burmistrzem też. W sumie ja nie dziwię się, że pan burmistrz nie wyjadł odpowiedzieć na niektóre pytania, dlatego że tak szczerze mówiąc, my jako Komisja Oświaty, jest 9 radnych, pan burmistrz, nie spotykaliśmy się i chyba się nawet nie rozmawialiśmy o tym, jakie działania podjąć w tym temacie, tak szczerze mówiąc. Pewnie pan burmistrz z panią kierownik PASFI ustalali co jest, ale myśmy nad tym naprawdę nie pracowali. Uważam, że jeszcze może w tym roku jakąś komisję przeniesiemy na przyszły rok na sprawie oświaty, będziemy się w listopadzie spotkali. Później, potem w styczniu, w lutym pracujemy coś, żeby te zmiany jak najmniej dotknęły nauczycieli w przyszłym roku. Także to jest taka moja propozycja i to, co mogę na tę chwilę jako przewodniczący Komisji Oświaty powiedzieć. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. No dobrze by było jeszcze zaprosić reprezentację nas nauczycieli na tę komisję. No to bo wiadomo, że zawsze jest takie właśnie przekaz do ludzi w Radzie Pedagogicznej i do tych wszystkich, którzy są zainteresowani. Ja jeszcze, pomimo, że jestem nauczycielem, to chciałabym powiedzieć, że panie burmistrzu, też dobrze by było pomyśleć o pracownikach obsługi, bo mówimy tutaj o nauczycielach, ale przy tych reformach też ci, którzy pracują wokoło nas, wszystko jest. Pracownicy administracyjni szkół, bo one też są miejsca pracy. I dlatego się obawiamy. Pani powiedziała, że ten niepokój taki, prawda? To jest tak, że ja się cieszę, że pan do nas tutaj dzisiaj, no ładnie, i trochę się tak to uspokoiłam, ale z drugiej strony to też już od roku, kiedy zapadły pierwsze takie propozycje tej reformy, czy kontrreformy, jak niektórzy nazywają, taki pierwszy niepokój odczułam, a potem, proszę Państwa, nastąpiło coś, czego się w życiu nie spodziewałam, chociaż pracuję 31 lat w oświacie i przeżyłam niejedną reformę, że to pójdzie jak burza. Idzie jak burza. I dlatego my, jak ze sobą rozmawiamy, nauczyciele, mało na to mamy czasu, bo wiecie, że w szkole to się dzisiaj na takim sfidzie pracuje, że czasami częściej pracujemy. Ale jak ze sobą rozmawiamy jakoś tak po lekcjach czy na jakichś spotkaniach towarzyskich, no to cały czas mówimy o tym, bo no kurczę, 30 lat pracy i teraz jestem w kropce. Po prostu się boimy. No to są takie lęki egzystencjalne po prostu. No, jak my tutaj mamy się w tym zachować? Liczymy na to, że samorządowcy będą mądrymi ludźmi i po prostu tak są mądrymi ludźmi. I że po prostu to wszystko tak jak tutaj w jakiejś takiej współpracy bardzo merytorycznej, bo tutaj, proszę Państwa, ja sama się uspokoiłam też tym, że przyszli i dyrektorzy wszystkich szkół i że przyszedł przedstawiciel i przedstawicielka naszej Rady Rodziców. Wszyscy mamy mózgi i wszyscy możemy coś wspólnie wypracować. I nie chodzi o jakieś naciski takie, żeby to było tylko i wyłącznie tak, jak my sobie nasza grupa to wyobrazi. Chodzi o to, żeby to było jakoś miało ręce i nogi i było racjonalne. I dlatego wydaje mi się, że ten okrągły stół, o którym tutaj pan burmistrz dwa razy mówił, a też przewodniczący Lewandowski na rozpoczęciu roku powiedział, że to jest dobre no, dla samorządu przede wszystkim, dla samorządu, dla was jako władzy, którą ludzie potem rozliczają z tego. Martwi mnie, że tylko Rafał przyszedł z radnym, bo wydaje mi się, że radni tutaj też powinni co wiedzieć na ten temat. I
No przecież, to jest oczywista, oczywista sytuacja, to jest. Ale Marcin i Rafał, może jeszcze nie rozmawialiście na przykład na ten temat, że my mamy na przykład pewne punkty wypracowane już. My jako nauczyciele gimnazjum spotkaliśmy się na takim spotkaniu, gdzie pewną ofertę jakby dla was, dla samorządu wypracowaliśmy. No chociażby tych takich pomocniczych spraw finansowych. Ja powiem wam tylko taką anegdotkę, bo akurat przydarzyło mi się w tym tygodniu spotkać mojego sąsiada z Radziądza, który pracuje w Skańskiej, który mówi mi, że jest na urlopie przedłużonym w Dziekańskim, czyli jest na wypowiedzeniu i już nie pracuje, bo zwolnienia grupowe. No to się zainteresowałam, bo mówię, Boże, jest prawie taka sytuacja jak u mnie tutaj, reforma i tak dalej. I tak pytam, jaką odprawę dostał. 15 pensji średnich krajowych. 15 pensji. I sobie pomyślałam, Boże mój, czy to nie jest motywacja dla kogoś, kto już ma jakiś tam czas pracy i mógłby przejść sobie na godny odpoczynek, prawda? Ale to nie ma, mówimy tutaj, nie no, bo mówię, jakie karty wykładamy. Pomyślałam sobie, jaki to jest, jak w tym kraju traktuje się nauczyciela, któremu 3-miesięczne wypowiedzenie, jak traktuje się pracownika żywego. No i sobie pomyślałam, no i tutaj za dużo nie mamy co dywagować. To już odzwierciedla, jak nas się traktuje. Dlatego oczekujemy, że pan burmistrz, władze lokalne, radni, pan przewodniczący pomyślą o tym, zwłaszcza, że jak jesteście z nami, za pan brat, znacie nasze problemy nie od dziś i myślę, że to wszystko chyba jakoś się no, przełoży na to, żebyśmy byli potraktowani jak ludzie, a nie jak, tak dzisiaj myślałam, co tu powiedzieć mądrego, jak tabelka w Excelu, bo wszystko do tego zmierza, że jesteśmy, no niestety, tak jak tutaj państwo z waszego stowarzyszenia mówicie, że to wszystko zmierza do tego, żebyśmy byli tylko cyframi. Szwecja, która zrobiła przepiękną reformę, która oddała w ręce właśnie takie skomercjalizowane swoje szkoły, odchodzi od tego. Odchodzi, bo się zawiedli z tego. Cała Skandynawia wyprzedziła Szwecję, która miała jeszcze 20 lat temu najlepsze bodaj osiągnięcia dydaktyczne. Odchodzi. A my tutaj wchodzimy trochę w tą taką niszę, no pieniądze. Ale robimy krzywdę. I nie tylko zrobimy krzywdę dzieciom naszym, tylko zrobimy na państwo polskiemu, no bo jak to mówię? To innowacja ma być, a widzimy, jak wygląda ta innowacja, prawda? Także jeżeli już mamy odgórne naciski na kontrreformację, no to zróbmy coś tutaj, dla siebie, na tym terenie, żebyśmy wszyscy się poczuli szanowani i żeby z godnością do nas podejść. Dziękuję. Myślę, że będziemy, jeżeli są jeszcze jakieś głosy w dyskusji, to proszę, jeżeli nie, to będziemy zbliżać się do końca. Kawiarenki z reguły tak od 1,5 do 2 godzin trwają, więc ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie, to może... Dobrze, to ja tylko dziękując państwu za tę dyskusję, bo ona także dla nas była bardzo inspirująca, bo my zbieramy właśnie te doświadczenia z poziomu lokalnego, to na koniec chciałem się podzielić bardzo ogólnymi, ale wydaje mi się kluczowymi refleksjami. Po pierwsze, w przypadku tej reformy i w ogóle programu tego rządu mamy do czynienia z gigantycznym paradoksem, którego ja do końca nie rozumiem, ponieważ z jednej strony kołem zamachowym gospodarki ma być właśnie gospodarka oparta na wiedzy, czy właśnie ten impuls innowacyjny, a z drugiej strony jakby inny resort wprowadza chaos no, w bardzo wrażliwej sferze, która długofalowo ma decydujący wpływ na to, czy polska gospodarka będzie innowacyjna, czy oświata. Więc to jest potężny paradoks. Drugi paradoks dyskusji o oświacie w Polsce, mam wrażenie, polega na tym, zwłaszcza w takiej dyskusji publicznej poprzez media, które ma bardzo silny wpływ na to, jak ludzie postrzegają szkoły i edukację, to jest operowanie pewnym emocjonalnym przekazem, który często rozmija się z empirycznymi danymi. Bo wydaje mi się, że to był taki problem, od którego poległ poprzedni rząd w przypadku 6-latków, gdzie pewna zdeterminowana mniejszość była w stanie narzucić pewną ogólną narrację o idei obniżenia tego wieku szkolnego, pomijając fakt, czy poprzedni rząd tę reformę przeprowadził dobrze czy źle. Ale gdy
porówna się taką potoczną opinię o gimnazjach wśród większości polskiego społeczeństwa z takimi twardymi danymi dotyczącymi właśnie tych wyników PISA i innych wyników badań, to widzimy całkowity rozjazd. Mam wrażenie, że ten rząd opiera swoją reformę na przekonaniu, że ma poparcie większości społeczeństwa, które właśnie na podstawie tych emocji popiera tę reformę, nie zdając sobie sprawy z tych wielkich kosztów, różnych kosztów, które poniosą nie tylko nauczyciele, ale my jako całe społeczeństwo, ponieważ chaos jest najbardziej kosztowny. I wreszcie trzecia rzecz to jest kwestia właśnie tej racjonalnej dyskusji o oświacie. Pani podała ten przykład Szwecji, który jest jakby świetną przestrogą przed tym rynkowieniem sektora publicznego. My podczas różnych szkoleń staramy się pokazywać jako dobry przykład, to Agnieszka często robi, Finlandię, która zbudowała całą swoją filozofię rozwoju na wielkich inwestycjach w oświatę, gdzie zawód nauczyciela jest na pierwszym miejscu listy prestiżu. Znaczy, żeby zostać nauczycielem w Finlandii, to po prostu trzeba rywalizować z innymi, żeby taką pracę dostać. Wydaje się, że to, co jest największą porażką polskiej transformacji, to jest właśnie to, że zawód nauczyciela nie jest zawodem stabilnym, z jasną ścieżką kariery, takim poczuciem stabilności. Niewątpliwie ta reforma podważa tylko to poczucie stabilności. Wydaje mi się, co jest także niezmiernie ważne, co jest wielkim problemem Polski. I to jest bardzo dziwne, bo właśnie gdy widzimy, że ten rząd chce w niektórych sferach przywrócić aktywną rolę państwa, to w tych sferach obniża i tak już bardzo niskie zaufanie obywateli do instytucji publicznych. Ponieważ ten chaos powoduje, że ludzie będą jeszcze mniej ufać nauczycielom, szkole, instytucjom, samorządowi itd. itd. I wreszcie na koniec, to jest bardziej apel do państwa, zwłaszcza do członkini i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Otóż ta cała dyskusja źle gdyby się przerodziła, moim zdaniem, to jest moje osobiste zdanie, ale też jako osoba, która współpracuje ze związkami zawodowymi. Otóż to jest trochę tak, że ta reforma polega na tym, że rząd naważył piwa, a samorządowcy będą chcieli to piwo wypić i tutaj skupiamy się na samorządowcach. Tak jakbyśmy już z góry odpuścili walkę o kształt tej reformy. 10 października ZNP organizuje protesty przeciwko tym zmianom. Wbrew pozorom w Polsce władza ta centralna nie ma poczucia takiej wielkiej siły. To pokazała wielka mobilizacja pracowników sektora ochrony zdrowia. Ja myślę, że jest niezmiernie ważne, żeby także ZNP, który jest największym związkiem zawodowym w sektorze publicznym, jednak aktywnie wziął udział w tych protestach. I moim zdaniem to, co jest największym problemem do tej pory, a co wydaje mi się, że już w ochronie zdrowia troszeczkę zaczyna się to zmieniać, znaczy, żeby pokazać, że nauczyciele mają wspólny interes razem z rodzicami. Znaczy, kwestią zasadniczą, tutaj patrzę na pana, to jest to, żeby 10 października nie sami nauczyciele maszerowali w tych pochodach, ale także, żeby komitety rodzicielskie, rady rodziców się do tego dołączyły, żeby także rodzice widzieli wspólny interes w tej walce ZNP jako walkę o interesy własnych dzieci. Wydaje mi się, że to jest także w interesie samorządowców. Brak tych sojuszy społecznych, moim zdaniem, powoduje, że ten sektor publiczny jest właśnie z roku na rok coraz bardziej osłabiany, za co płacą cenę nie tylko pracownicy, ale także my wszyscy jako obywatele. Dlatego chciałem zaapelować o aktywny udział w protestach 10 października. Dziękuję bardzo. Dobrze, że nie ma pisowskiego starosty. Dlaczego? Nie wiem, jakby zareagował na pańskie słowa. Powinien się przyłączyć do protestu jako starosta. Samorządowiec i starosta, dokładnie. Ja tak podsumowując, najpierw chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogłam tutaj z państwem być, bo oczywiście to zupełnie inaczej wygląda z perspektywy konkretnej gminy, konkretnego samorządu i to, że można zobaczyć, posłuchać, jakie problemy generuje ta ad hoc, tak jak pani powiedziała, tak natychmiast wprowadzana reforma. I to jest bardzo pouczające i bardzo ciekawe. Z drugiej strony jest mi bardzo smutno, że to, co możemy, czy to, co może to, co tutaj padało, że wydaje się, że jedyne, co możemy robić, to przygotowywać się na leczenie ran, które na pewno się pojawią.
z jednej strony oczywiście rolą właśnie odpowiedzialnego samorządu chociażby, czy dyrektorów szkół, też nauczycieli, jest planowanie tego w taki sposób, żeby bolało jak najmniej, że jeżeli coś się już zadzieje, to żeby to jakoś przeprowadzić tak po ludzku i z jak najmniej licznymi ofiarami. Ale tutaj tu się chciałam podpisać pod słowami Michała. Zdecydowanie nie warto jeszcze rezygnować i taka postawa zupełnej rezygnacji nie jest jedyną możliwą. I tutaj zwracam się przede wszystkim do pani. Chyba nie ma tutaj żadnego pana nauczyciela. Nie wiem, czy... Dyrektor szkoły. Ale nie, jest tak, jeżeli chodzi do pani nauczycielek, bo pamiętajcie, że jakość oświaty zależy głównie od was. I to są tony danych i raportów na ten temat, że efekt nauczyciela, tak to się nazywa w socjologii oświaty, jest kluczowy. To znaczy mogą być super tablice interaktywne i pięknie odmalowane ściany w szkole i świetne boisko, ale i tak koniec końców, jeżeli są gdzieś jakieś różnice, to one są zależne od tego, jaki kontakt ma nauczyciel z uczniem, jakim jest po prostu nauczycielem. No i jeżeli rozpoznacie tą swoją rolę w oświacie jako kluczową, to też połączcie to z pewną władzą i siłą, jaką macie. To znaczy, jeżeli organizowane są właśnie 10 października pikiety wojewódzkie w każdym mieście wojewódzkim przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, to może warto się tam pojawić. Takie filmiki, jak ten nakręcany tutaj dla pani minister Zalewskiej, też może być jakimś narzędziem. Zabierajcie głos tak często, jak to jest możliwe, w jakiejkolwiek formie wam pasuje. Tak? Dla jednych to będzie wyjście właśnie na taką pikietę, dla innych napisanie jakiegoś listu czy apelu, czy po prostu taka rozmowa na tego rodzaju spotkaniach, bo to nie może być tak, że jakieś odgórnie i budowane na takich politycznych resentymentach decyzje przesądzają o waszym życiu, o życiu waszych uczniów, o możliwości organizacji oświaty na poziomie lokalnym, bo to tutaj ona się ostatecznie rozgrywa, a nie w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Także warto jest się upominać o to, co dla was jest najważniejsze, ale też co od was najbardziej zależy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że kończymy. Dziękuję państwu za przybycie. Materiał będzie opublikowany w gazecie Nowa, będzie wiadomościach żmigrodzkich, będzie zrobione tutaj i płyta, i film, w związku z tym no, to nie ucieknie i do właściwych osób dotrze. Rozumiem, że do pana starosty również wyślemy, żeby po prostu mógł zapoznać się. Szkoda, że go nie było. Thank you.